W środę 20 listopada 2024 roku, około godziny 10:50, doszło do katastrofy budowlanej w centrum Mławy, przy ulicy Grota Roweckiego. Zawalił się betonowy strop dawnej zajezdni PKS, grzebiąc pod gruzami wiele osób. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa, w której uczestniczyły liczne służby, w tym Straż Pożarna, Pogotowie ratunkowe i Lotnicze Pogotowie ratunkowe. Według wstępnych informacji w momencie zawalenia się stropu w budynku przebywało prawdopodobnie 7 osób. Służby ratunkowe potwierdziły śmierć co najmniej 2 osób. Trwa walka o życie pozostałych poszkodowanych, którzy wciąż znajdują się pod gruzami. Ratownicy medyczni, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, relacjonują dramatyczne sceny. Jeden z poszkodowanych, z którym rozmawiał ratownik, opowiadał, że zawalenie nastąpiło nagle, bez żadnego ostrzeżenia. Mężczyzna wraz z kolegami pracował na podnośniku, montując kamery. W pewnym momencie strop runął, grzebiąc ich pod gruzami. Na miejsce katastrofy skierowano 9 zastępów straży pożarnej, w tym zespół z ciężkim sprzętem, który pomaga w przeszukiwaniu gruzowiska. W akcji ratunkowej uczestniczy 5 karetek pogotowia i 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu obecna jest również policja, prokuratura i nadzór budowlany. Władze miasta zapewniają, że robią wszystko, aby pomóc poszkodowanym i ich rodzinom. Burmistrz Mławy Piotr Jankowski osobiście pojawił się na miejscu tragedii. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Policja i prokuratura wszczęły śledztwo w tej sprawie. Specjaliści z nadzoru budowlanego będą badać, co doprowadziło do zawalenia się stropu. Warunki atmosferyczne utrudniają akcję ratunkową. W Mławie panuje niska temperatura, a niebo jest zachmurzone. Istnieje ryzyko opadów deszczu, co może skrócić czas przeżycia osób uwięzionych pod gruzami. Ratownicy robią jednak wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych i udzielić im niezbędnej pomocy. Tragedia w Mławie wstrząsnęła lokalną społecznością. Mieszkańcy miasta są w szoku i z niedowierzaniem obserwują akcję ratunkową. Wiele osób wyraża współczucie dla rodzin ofiar i modli się o szybkie odnalezienie i uratowanie pozostałych poszkodowanych. Katastrofa budowlana w Mławie to kolejny przykład tego, jak ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w budownictwie. Należy pamiętać, że zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.